Dzisiaj kontynuujemy relacje między modelami, tabelami, a ściślej relacja wiele do wielu. Zapraszam. Najpierw jednak wyjaśnię, jakąż to relację wiele do wielu utworzymy. Pamiętacie, nasza fikcyjna tabela z narzędziami, które tu są reprezentowane przez imiona, ale jak już mówiłem, nie czepiajcie się, to nie o to tu chodzi. No i teraz stworzyłem sobie do tych narzędzi taką tabelę. To już trochę bardziej to realnie wygląda z grupami. Mówiąc krótko, każde narzędzie może być przypisane do wielu grup, równocześnie jedna grupa może mieć przypisanych do siebie wiele narzędzi. Mówiąc krótko, mamy tu właśnie do czynienia z takimi tabelami gdzie chciałbym uzyskać efekt relacji wiele do wielu. Aby ten efekt uzyskać, potrzebujemy takiej trzeciej tabeli, a ściślej to i Laravel tego bardzo, bardzo potrzebuje. Czy tę tabelę utworzę trzecią sobie poprzez jakieś migracje, czy ręcznie, nie ma to znaczenia. Laravel jest w stanie zaadoptować tabele, których sam nie tworzył. Po prostu będziemy później musieli podawać nazwy takich tabel i pola, klucze itd. Ale Prosta tabela. Narzędzia i grupa narzędzi, która wiąże tylko i wyłącznie dwie rzeczy. Zobaczcie, sama posiada jakiś tam klucz główny, a zostawiłem, niech sobie będzie. Ale przede wszystkim interesują nas tutaj te dwa pola. To jest jedno pole, które przechowuje klucz narzędzia i drugie, które przechowuje klucz grupy. Po prostu. W ten sposób mamy taką tabelę, która tworzy tę relacje wiele do wielu poprzez związanie jakiejś tam grupy z jakimś tam narzędziem przy czym ID grupy może mieć przypisanych wiele id narzędzi i oczywiście to działa w drugą stronę. Więc taką będę miał relację. Takich tabel potrzebuję. Zobaczmy, co trzeba ustawić w Laravelowych modelach, żeby to wszystko ładnie działało. Jesteśmy teraz w klasie Tool tej, którą tam wałkujemy od paru odcinków. Dodajemy sobie taką metodę, ta jej nazwa, no tak, żeby się kojarzyło, prawda? Jakaś grupa narzędzi. I tutaj jest jeden tylko wpis, jedna instrukcja. Belongs to many, po prostu należy do wielu, czyli yy, moje narzędzie może należeć do wielu grup. Laravel został poinformowany, cały system pięknie zadziała, tutaj podaję właśnie klasę tej tool group, ok? czyli będziemy należeli do wielu takich obiektów. I przy okazji podałem nazwę, o tu zobaczcie, tej tabeli Tool, Tool Group, tej pośredniczącej, tej, która wiąże te id okay? No to jeszcze zerknijmy sobie do nowej klasy, tejże, która reprezentuje model, który reprezentuje moją tabelkę z grupami. Być może trochę łatwiej byłoby, gdybym nazwał to samo group. group, nie? Ale no tak, niech już będzie, że to tool group. Taki mój wymysł. E, cóż tu mamy? No właśnie. Analogiczna metoda, tylko ta nawiązuje do narzędzi, jako że do jednej, jedna grupa może być przypisana do wielu narzędzi. Tak, Zatem, belongs to many, tool. Podajemy tutaj narzędzie. I też podajemy nazwę tej tabeli pośredniczącej z tymi ID-kami. Zatem proste dwa wpisy do naszych, do naszych klas, które tutaj bazują na modelu laravelowym i to w zasadzie wystarcza. Jeżeli takie wpisy dokonamy no to cóż, od tego momentu po dokonaniu tych wpisów będziemy w stanie no po prostu wykorzystywać to powiązanie w bardzo prosty sposób. Wykorzystywać te należące do siebie nawzajem hmm, przypisania. W jaki sposób? Ano tak, że jak mam narzędzie, obiekt narzędzie, zaraz to zresztą zobaczycie, to będę mógł w łatwy sposób pobierać grupy, do których to narzędzie należy. I oczywiście to będzie też działało w drugą stronę, gdyż obie te relacje są praktycznie identyczne, tylko że no, działają w dwie strony. Na razie zrobimy to tak. Że sobie tutaj wybierzemy jakieś narzędzie o IDQ5, następnie będziemy przypisywali mu jakieś grupy. Zobaczcie, jakie to jest proste. Biorę to narzędzie T, te, tutaj ten obiekt, który reprezentuje to narzędzie o IDQ5, czyli jest adekwatne do rekordu z tabeli itd. itd. No już to rozumiemy. I teraz powołuję się na tę metodę ToolGroups, którą tutaj, o tu, 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 czekajcie, gdzie to było, gdzie to, tu, o, tu. Tu, to o, to ta. <noise> Powołuję się na nią i jak tylko ją użyję, Laravel wie, że w tym momencie tutaj mam nawiasy, to będzie oznaczało, że coś będę chciał z tym zrobić, nie tylko pobrać, ale jakoś tam modyfikować. Bez nawiasów można to też użyć w kontekście, kiedy chcę to pobrać, ale to zobaczycie później, kiedy tu będziemy mieli, o, taki przykład ostatni. No, ale to teraz zostawmy. Tak się używa, kiedy chcemy co? No, kiedy chcemy stworzyć powiązanie. Popatrzcie, do tego narzędzia chcę stworzyć powiązanie z jakąś grupą, stąd muszę się powołać na tą grupę, żeby Laravel wiedział, że właśnie tu następują te tajemnicze powiązania. I ja już naprawdę nie muszę się martwić żadnym skuelem niczym, po prostu używam metody attach i tutaj mogę przypisać grupę o ID1 albo grupę kilka naraz grup. Na przykład tutaj mam tablicę z grupą 2 i 3. Obie te instrukcje z metodą attach, tak naprawdę stworzą powiązanie. I zaraz to zobaczycie. Przy czym tu uwaga, ten attach nie sprawdza ta metoda, czy już to powiązanie jest. Więc jakbyśmy tak wielokrotnie to wywołali, to tych powiązań tam się nadpisze dużo i będzie to takie dublowanie informacji. Więc trzeba ostrożnie uważać na tę metodę. Zresztą za chwilę zobaczycie trochę. Ciekawszą metodę. No ale sprawdźmy, jak działa ta. Czyli co? No, Postman. Idziemy do Postmenka naszego. Chodź tu postmanek. i tą czternasteczkę tu wysyłamy. No, a tu się sukces pojawił, czyli domyślamy się, że działa. To co? Teraz do Firefoxa idziemy i odświeżamy sobie tutaj tę tabelę. O, zobaczcie. I co tu mamy? Tool ID, czyli narzędzie numer 5 ma przypisane trzy grupy, czyli jest narzędziem, aż sobie podejrzę, e, ręcznym, elektrycznym, o kurczę, ale bez sensu, i jeszcze tnącym. Także można tnąć nim ręcznie, może to być narzędzie do prądu podłączane i jeszcze ogólnie ono tnie. Dobra, e, wiem, tak, bez sensu. Ale to rozumiecie, to przykład, e, tak, to, co się będę tłumaczył. E, dobra, zobaczmy następne. Następne zależności. Metody i inne. Co tu mamy? O, w tym przykładzie. No, touch, No Metoda usuwająca powiązanie. No to odpalmy ją. No. Postman. Jedziemy. Mógłbym go w sumie już tu wam nie pokazywać, tego postmana. Po prostu to wykonać i wam tylko pokazać skutek uboczny. Ale powiedzmy, że w ten sposób widać tak krok po kroku jakie tu wykonuje operacje no i co odświeżamy ten widok i co no nie ma tej jedynki te powiązanie zostało usunięte czyli widzimy że rzeczywiście nam tu wszystko pięknie zadziałało no i co ok poszło nie ma powiązania teraz patrzcie inna metoda synk która usuwa wszystkie powiązania dla w tym wypadku tego narzędzia te ID5 tego tulsa i ustanawia nowe. I tę polecam, bo jest racjonalna. No chyba, że tych powiązań są jakieś setki, nie wiem, i takie usunięcie stów zrobienie nowych stówpisów pisów może się komuś wydawać trochę y, głupie. No niemniej, najczęściej aż tylu powiązań w jakichś projektach nie ma, no chyba, że naprawdę jakieś bardzo rozbudowane aplikacje. No w każdym bądź razie, po uruchomieniu tego polecenia, o, udowadniam, Szesnastka. Jedziemy. Wysyłamy to poleconko. Dobrze, poszło. No to co? Odświeżamy sobie tutaj i patrzymy, co się stanie. 3, 4, 5. Nie ma 2, 3. Nie ma nic. Wszystko, co było wcześniej, usunął. Wstawił na nowo tylko te 3, 4, 5. Czyli nasze narzędzie teraz leży w zupełnie innych grupkach, ale zadziałało. O to chodziło. No to co mamy dalej? Co tu mamy dalej? Siedemnasty przykład. 17a. Togo. No, fajna metoda. Ta metoda, słuchajcie. Wszystko robi na opak. <grym> Czyli jeśli nie było jedynki, powiązania z grupą numer 1, to ją doda, powiedzmy. Jak była dwójka, to ją sunie. Jak trójki nie było, to doda i tak dalej i tak dalej. Obecnie mam tam 3 4 5. Czyli jak teraz Toglujemy tu sobie 1, 2, 3, to co? Jedynka powinna być dodana, dwójka powinna być dodana, trójka powinna być zabrana, a 4, 5 zostanie, bo ten toggle tam nie usuwa, tylko zamienia to, co jest. Jak nie było, to robi, jak było, to nie robi. Usuwa. No dobra. Dowód. Postman. 17. Odpalamy. Poszło. Tak jest. Idziemy teraz na Firefox. Tu. Odświeżamy. I co mamy? Jest 1, jest 2, 4, 5 zostało, nie ma trójki, bo trójka była, więc toggle ją tam odwróciło. Świetna sprawa. No to dalej. A teraz mamy taką dużą funkcję. Synchronizacja, ale bez usuwania. Uwaga, czyli też synchronizuje podobnie jak ten wcześniejszy synk, ale nie usuwa wszystkich wcześniejszych. Bardzo ciekawie się to zachowuje, trzeba sobie to zobaczyć na przykładzie. Zatem wykonamy sobie tę osiemnasteczkę. Niektórzy nie lubią zdrobnień. Pieniążki, osiemnasteczka. No to rozumiem. To tak bywa. Ale ja tak czasami mam, że sobie coś zdrobnie, A czasami niestety nie zdrobnię. No ale tego na YouTube'a nie puszczę. <grym> z oczywistych powodów. Dobrze. No to co? Odświeżamy. I zobaczmy, co było. Było tak. 4, 5, 1, 2. Hmm? Odświeżamy. I co? Nic. Dalej jest to samo. 4, 5, 1, 2. Dlaczego? No właśnie, sprytna jest ta synchronizacja. Nie usunęła czwórki i piątki. Wróćmy tutaj na podgląd, jeszcze raz zobaczmy, co tutaj się dzieje. Nie usunęła czwórki i piątki. Ustanowiła jedynkę i dwójkę. Ale ponieważ ta jedynka i dwójka były, więc się nic nie zmieniło. Gdyby nie było jedynki i dwójki, to by tutaj było to dodane. Zresztą możemy sobie tu dodać trójkę w tym momencie. O tak dla zabawy i zobaczyć co się stanie. Jeszcze raz zapiszmy. Ja już postmenie nie będę pokazywał, po prostu to sobie wykonam. A wy zobaczcie tu efekt teraz. O! Pojawiła się oczywiście trójka. Czyli jeżeli coś było, to nie robi tego zduplikowany raz, tak? Nie ma dwa razy wpis 5.1, 5.1, 5.1. Nie, nie. On już wie. Było 5.1, więc tu jakby nic nie ruszam. Jest synchronizacja. To co, było 4 5 w ogóle synchronizacja ta bez usuwania nie zostało, a nowe dodane. Także bardzo ciekawa metoda i chyba z tych wszystkich taka najbardziej może być najbardziej potrzebna. Kiedy dodajemy jakieś opcje, nowe synchronizacje, tak, ale nie chcemy usuwać starych, a gdyby przez przypadek się zdublowało, to się nie zdubluje, bo synk ten nowy bez usuwania on o to zadba. Także kombinowanie tych metod tutaj, czy takiej użyć, czy takiej, czy takiej, no to właśnie zależy, jak chcemy te relacje tam budować, czy pilnować, żeby się tu coś aby nie zdublowało i tak dalej. Podaję kilka, żebyście mieli obraz, jak tego używać. No i co? Co to teraz mamy? Aha, teraz już trochę inny sposób. Taki, który wykorzystuje metodę save, którą już znamy. I tu zobaczcie, działa to tak. Ja tu mam teraz tak, wy, wynalazłem sobie nowe narzędzie, jakieś nie piąte, tylko dziesiąte, i tutaj wy, wynalazłem, wy, wy, wyfindowałem sobie grupę OID5. Oczywiście wiem, że takie istnieją, dlatego tak sobie tutaj to robię i niczego nie sprawdzam. I teraz popatrzcie, teraz mając obiekt T, powołując się tutaj na tą relację wiele do wielu, i na tę metodę ToolGroups, po prostu używam metody save i podaję ten obiekt, który jest grupą. I to też spowoduje stworzenie tej relacji w tej tabeli pośredniczącej. Tylko tu jeszcze sobie muszę obiekt zrefreszować, ponieważ sam zapis w tamtej tabeli, no, takie przeładowanie tego obiektu, te jeszcze następuje. Yy, można tego nie zrobić i zobaczyć, czym to się różni. Yy, ale w ten sposób będę miał. Yy, też utworzoną taką relację. I zobaczmy. Tym razem postman. Odpalamy, żeby było pewne, że ja to naprawdę tutaj zrobiłem. 19 jest uruchomione. I co? Firefox i patrzymy. U, wy nie widzicie i już widzicie. Uwaga, uwaga, przeglądaj. Dobra, piątka nieruszana, bo teraz tego nie robiłem. Pojawił się zapis dziesiątki, czyli narzędzie numer 10 i grupa piąta. Wiem, że trochę jest to małe, ale trudno powiększcie sobie. Dobrze. To teraz jeszcze tylko dodatkowa informacja, mianowicie jest jeszcze funkcja oprócz Save, save Meny. I Save menu działa tak, że mógłbym tutaj nie mieć jednego obiektu reprezentującego model grupa narzędzi w tym wypadku, ale jakąś kolekcję takowych grup. Też to wtedy spokojnie zadziała. Tylko właśnie trzeba użyć Save Meny. I teraz praktycznie przedostatni przykład. A, właśnie, ten przedostatni przykład już nie muszę pokazywać, chociaż pewnie to zaraz odpalę. Chodzi o co? To wszystko działa w dwie strony, bo mamy relację wiele do wielu. Zatem ja nie muszę do narzędzi przypisywać grup. Mogę do grupy wpisać wiele narzędzi. Nie ma żadnego problemu. To jest taka relacja że w każdą ze stron tutaj przechodzę bardzo sprytnie. Laravel sobie z tym świetnie radzi. Popatrzcie, mam tym, raz, tym razem grupę pierwszą i do niej dopisuję narzędzie trzecie, czwarte i piąte. OK? No wywołajmy to. Postman, dwudziestka. I pojechało. Dobra, no to teraz Firefox. O, i odświeżamy. I co? Popatrzcie. Była już relacja piątego narzędzia z pierwszą grupą, więc to się nie zdublowało. Ta synchronizacja jest cwana, ale trzecie narzędzie i czwarte do pierwszej grupy się dodało. Także wszystko to, co pokazałem na Tulsie, wszystko to też działa jakby w drugą stronę, na grupie. Można masowo narzędzia przypisywać, usuwać do samej grupy. Także pełna elastyczność. No i ostatni przykład. Ostatnie proste instrukcje, skrywają niebanalny mechanizm Laravela dostępu do obiektów poprzez relacje do następnych obiektów, czyli prosta instrukcja skrywa w sobie ładowanie innych obiektów z bazy danych, udostępnianie ich. No, zobaczcie sami. Mam tutaj narzędzie. Te, które już było wcześniej ID 5. Resetuję wszystko, przypisuję te narzędzie do grupy 3, 4, 5 i teraz Odwołuję się do tej naszej metody, już bez nawiasów, będzie miała kontekst utworzenia kolekcji. Mógłbym tutaj też pisać coś takiego i po prostu przypisać tutaj te grupy. Ale zobaczcie, nie jest to wybranie wszystkich grup w bazie, ale właśnie tych, które są przez relacje skojarzone dokładnie z tym narzędziem piątym. Zatem, co tutaj zostanie zwrócone, jeżeli to wykonam? no będzie tutaj zwrócone to. Odpalmy te. 21 przykład. I zobaczcie, tutaj jest teraz zwrócony zbiór. Co tu się zwróciło? Czwarte, piąte, narzędzie i trzecie. O, jest. Trochę nie po kolei, ale są. Trzecie, czwarte i piąte, nie narzędzie. Grupa tego narzędzia, czyli grupa wiercące, służące do pomiaru i tnące. No bez sensu zupełnie, ale nie o to tu chodzi. Trzy grupy, trzy obiekty, a popatrzcie raz jeszcze tutaj. Ja przecież ich nie ładowałem bezpośrednio, nie wyszukiwałem, tylko odwołałem się do tej własności, do tej metody i już są, już dobrałem się do nich. Tutaj teraz weźmiemy to w komentarz i zrobimy sobie ten drugi return. Popatrzcie, tutaj też pobiorę sobie te grupy, ale od razu na nich odpalę filtry i dopiero z nich uczynię tu na końcu kolekcję. To jest dokładnie to, co robiliśmy dwa odcinki wcześniej. Czyli na jakichś kolekcjach, które normalnie byśmy tutaj w ten sposób wyszukiwali, o zobaczcie, miałbym tutaj klasę toolGroup, tutaj ToolO, nie, WHERE, i tu jakieś filtry, GET, i dopiero mam tę kolekcje już przefiltrowane. Tu jest ukryty filtr, bo wywołując te i to, już zawężam się tylko do grup. Które są w relacji z tym obiektem, ale jeszcze nawet na tej grupie mogę sobie jakieś wery odpalać i te wszystkie inne, first, or fail, albo coś takiego, no te wszystkie metody, które tam wcześniej omawialiśmy. Zatem no, pełna intuicyjność wyłapywania, wychwytywania: weź jeden obiekt, przejdź do następnych, załaduj je, wyfiltruj i to wszystko w kilku prostych metodach, nie trzeba tutaj w ogóle orientować się chociażby w SQL, w bazach danych. No i co ja tu robię? Zwrócę sobie grupy przypisane do tego narzędzia, T, tam jest trzecie, czwarte, piąte, ale takie, które kończą się tylko na literkę, e, czyli których nazwa tych grup jest cokolwiek, a na końcu e. I tutaj get, czyli zamienię to na kolekcję, i te kolekcje zwrócę. Zobaczmy, jakby to teraz wyglądało w postmanie. Tu bierzemy send i co. No i jest. Tnące są, bo na e się kończą, wiercące są, bo na e się kończą, ale nie ma tej piątki, tam był pomiar, bo pomiar, no to na e się nie kończy, więc kolejne możliwe jakieś zawężenia, pobierania. To mogłoby być, na przykład, są jakieś posty i są jakieś komentarze nie? do postów. Może być tak, że Przechodząc z postu, biorę sobie wszystkie komentarze, jeszcze filtruję, że te komentarze mają być tylko po jakimś dniu, albo takie, które mają na przykład tylko tydzień. Wszystko w prostym ciągu kilku metod, kilku zapytań, i od razu mam poładowane obiekty reprezentujące te rekordy w bazie. Bardzo to fajnie wszystko wygląda. I jeszcze tylko jedna informacja na koniec. Tak patrzę, że wpisałem tutaj w komentarzu gripy. Do gripy pierwszej wprowadź. Jak to się człowiekowi udziela? Do grupy powinno być, nie? Te covidy. E, informacje na koniec. Relacji jest więcej, które Laravel obsługuje. Ja je tu wymienię, że takowe też są. Z takimi sobie radzi. Laravel też dostarcza prostych metod, które te relacje potrafią obsługiwać. Ma jeden przez, ma wielu przez. To chodzi o takie sytuacje, gdzie z jednej tabeli przychodzę do drugiej, a z drugiej do trzeciej, bo między nimi są powiązania. W efekcie z pierwszej mogę przejść do trzeciej, mimo że ta pierwsza i trzecia powiązań nie mają bezpośrednich, ale mają powiązanie jeszcze jakąś inną. I nie mówię to o takim modelu, jak miałem przed chwilą, tylko o jeszcze innej sytuacji. Relacje polimorficzne: jeden do jednego, jeden do wielu, wiele do wielu. Jak ktoś siedzi w bazach danych wie, o co mi chodzi? Możemy też tutaj posiadać model, który jest, który reprezentuje tabelę pośredniczącą. Tutaj, zobaczcie, stworzyłem sobie tabelę pośredniczącą, tą taką, która ID-ki łączyła, ale nie posiadam modelu, który by ją reprezentował. Można mieć też model tej tabeli. Laravel sobie z tym. Poradzi. Możemy mieć też więcej kolumn w takiej tabeli pośredniczącej, czyli gdybyśmy mieli tam oprócz id ków powiązanych, na przykład tu fikcyjnie, jakieś pole, y, kiedy wygasa taka, y, taka relacja, taka zależność i kiedy wygasa, to ją na przykład usuwam, czyli ustanawiam jakieś powiązanie, ale czasowe. No wtedy chciałbym w tej tabeli, którą tam miałem, gdzie są te ID-ki, jeszcze dodać na przykład jakąś datę, nie? Nie ma problemu. Do takiej daty. W też jest dostęp, Laravel pozwala odczytywać te dodatkowe informacje z tej tabeli, która by wiązała te ID-ki z np. Na narzędzi i grup narzędziowych. Tak? Także naprawdę wielka swoboda, wielkie możliwości Laravela w tej dziedzinie. I jeszcze na koniec też wspomnę, że można pobierać rekordy z tej tabeli pośredniczącej, niekoniecznie za pomocą klasy, ale właśnie też takich metod, które się wiążą z ogólnie Hasłem Pivot. Także już tu tego nie pokazuję. To już są takie bardziej może zaawansowane techniki. Jeżeli ktoś chce, wszystko jest też w dokumentacji, ale od razu Wam powiem, że one są wcale nie jakieś bardziej skomplikowane od tego tutaj. W zasadzie skomplikowanie polega na tym, że raczej trzeba rozumieć. Jak ta relacja w bazie danych wygląda i o co w niej chodzi, a wtedy, jak już się to rozumie, no to te metody idealnie na niej się opierają i idealnie z niej korzystają. Także bardziej chodzi to o to, żeby rozumieć tę ideę relacji w ogóle i jak to w bazie danych jest powiązane, a Laravel po prostu z tego korzysta i poprzez takie same o mechanizmy, jak tutaj, proste przywołanie jakichś metod, tam zaszyte w tle, dokonują się te wszystkie operacje. Ładowania z bazy, aktualizowania obiektów no i tworzenia tych obiektów reprezentujących te rekordy z tabel. Tyle w tym temacie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej.